Dzień dobry. Potrzebujemy specjalnego pierścionka dla wyjątkowej dziewczyny. Mamy świetny asortyment. Pokaż mi najlepsze. Okej. Rzuć na to okiem. Albo to? Nie, potrzebuję czegoś zupełnie innego. Uformuj kulkę z plasteliny. Magia! Mamy teksturę. Dodaj białe wypełnienie. Użyj kryształu, dekoracji i pierścionka, aby stworzyć idealny pierścionek z ogromnym diamentem. W zielonym makaroniku ukryty jest pierścionek zaręczynowy. Tutaj, to jest to, jest idealne. Owiń to proszę, twoja płatność. To wszystko, jest twój. Dziękuję, naprawdę pomogłaś. Marinette i Tiki spędzają razem wolny dzień. W końcu skończyłam swoją ulubioną książkę. Czas na mnie, bądź grzeczna. Pa! Ale Tiki ma inne plany. Gdy tylko Marinette zamknęła drzwi. Tak, otwórz pokrywę. Znowu stanę się człowiekiem. Fajnie. Brakowało mi tego wyglądu. Założę stylowy strój i pójdę. O, Paryż jest zawsze piękny. Zastanawiam się, co oznaczają te strzałki, dokąd prowadzą. O, tu jest napis. Czy żółte kwiaty są urocze? Tak, gdzie one są? Znalazłam je. Wow, w bukiecie też jest liścik. Ktoś chowa się w krzakach. Hihi, pokaż się. Maim, czy to ty? Co dalej, gdzie mam iść? Rozumiem, dzięki. Użyj metalowej rurki jako filaru. Wytnij plastikową rurkę. O, i Marinette też pomaga. Wow, wszystko jest takie duże. Zrób dwie pary, większą i mniejszą. Połącz je razem. Pomaluj na srebrno. Zainstaluj ruchomą lornetkę. Wytnij otwór na monety. Udekoruj bazę. Panel sterowania błyszczy. Gdy tylko wrzucisz monetę, unosi się ekran ochronny. Możesz zobaczyć prawie cały Paryż. Wow, stąd wszystko wygląda tak pięknie. Prawdopodobnie umieściłeś tę monetę tutaj, aby przyjrzeć się bliżej. Wow, jest tyle szczegółów. Ludzie, samochody. O, to plak. Patrzy prosto na mnie. Co tam trzyma? Hello. Plak, co tu robisz? Może poszukiwanie skarbów? Byłem w tobie zakochany od zawsze. Wyjdziesz za mnie? Oczywiście. Moja odpowiedź brzmi tak. Para jest w siódmym niebie. Mamy przed sobą świetlaną przyszłość. Cześć, potrzebujemy wspaniałej sukni ślubnej. O, trafiłyście we właściwe miejsce. Mamy tylko ekskluzywne produkty. Zaczynamy? Trochę niezręcznie. Mamy gotowe modele i mamy też projekty. Przymierz to. Biała sukienka ze wstążką i welonem nie była właściwym wyborem dla Tiki. To chyba za dużo. Jest. Chodźmy do przebieralni. Wykonaj pomiary. To wszystko jest takie niezwykłe. Tiki, przymierz białą sukienkę. Wow. Zrób puszystą tiulową spódnicę. Uzupełnij strój brokatowym gorsetem. To doskonały projekt. Załóż białe buty. Co myślisz? Wow, wyglądasz tak pięknie. Prawda? Tiki, spójrz tylko na siebie. Zapakujemy wszystko dla ciebie. Cieszymy się, że mogłyśmy pomóc. Wytnij pasek z bloku styropianowego. Pojawiła się jeszcze jedna baza. Połącz to. Dodaj ucho do połowy plaga. Przykryj część Tiki różami i perłami. Są tu wstążki w ulubionych kolorach pary. Na plaży goście czekają na nowożeńców. Konfetti za was!
Dzięki, przyjaciele. Nawiasem mówiąc, jeśli przejdziecie pod tym łukiem, wydarzy się coś niezwykłego. Wow! Tiki i Plak postanowili pokazać im trochę magii. Wow, to magia! Goście również postanowili spróbować. Pierwsza para... I tutaj! Dziewczynka dostała welon, a chłopak muszkę. To takie niezwykłe! Jest super! Wszyscy dobrze się bawią. Hi. Doktorze, potrzebujemy pomocy! Tato, uspokój się! Poczekaj na kanapie, wszystko będzie dobrze! Aha. To bardzo ekscytujący dzień! Wybierz odpowiednią lalkę. Pomaluj pieluchy i buty na czerwono. Wow! Włosy dziecka wyglądają jak Tiki. Chodź tu, kochanie. Gratulacje, masz syna. O, w końcu. Wow, on jest taki słodki. Jest idealnym wizerunkiem Tiki, ale wcale nie wygląda jak ja. Siostra Baby Lol zamienia się w córkę. Magia! Pas, moczku. Narysuj zielone oczy dziewczynce. Usuń koczki. Pomaluj linię włosów na czarno. Narysuj odcisk łapy. Od razu widać, że jest córeczką tatusia. Plag, nie martw się, drugie dziecko wygląda jak ty. O, to najlepszy dzień w naszym życiu. Tiki i Plag mają dwoje dzieci. To wspaniałe. Odrysuj arkusz grubej tektury, aby zrobić kawałki do łóżeczka. Złóż ramkę. Dostawa. Dzięki. Dostarczono tekturowe dno. Podwójna warstwa filcu stanie się materacem. Słodkie sny gwarantowane. O, nie było łatwo ich pilnować. Dzieci, czas iść spać. Zamknijcie oczy. Wygląda na to, że zasnęli. Mogę wyjść. Chłopiec uwielbia słodkie jedzenie. Znalazł pączka i zaciągnął go do łóżka. A dziewczynka przyniosła doniczkę, więc łatwiej jest się wspinać. Misja zakończona. Teraz mogą zajadać się pączkami. Co tu się dzieje? O, nie mogę was zostawić nawet na minutę. Jeszcze nie możecie jeść pączków. Wracaj do łóżka. Bez tego. A ja wszystko odłożę. Właśnie tu. A teraz posłuchajcie mojej bajki. Czas wykąpać dzieci. Plag, czy dzieci są gotowe? Mam nadzieję. Chłopiec uwielbia się kąpać. Lubi się pluskać. A dziewczynka źle się bawi. Koty nie lubią wody. Co powinniśmy zrobić? Ach. Uspokój się, jest rozwiązanie. Zaznacz linię. Przytnij ramkę. Dodaj kółko z papieru piankowego. Miau! Zrobiliśmy twarz kota. Nożyczki wycinają wilgotną chusteczkę. Zwiń to! Zamknij dno. Kot sam daje wilgotne chusteczki. Tiki wpadła na wspaniały pomysł. Nawilżone chusteczki pielęgnują skórę. A pojemnik jest bardzo ładny. Uwielbia go. Jest szczęśliwa. I tak ładnie pachnie. Kąpiel zamieniła się w zabawną grę. Później dzieci się obudziły. Ach, muszę znaleźć coś dla nich do roboty. Magia! Kawałek styropianu podzielony na identyczne bloczki. Wytnij z nich figurki. Pomaluj je na czerwono, biało i zielono. Każda kostka ma litery i cyfry. Kostki były w szufladzie. Oto one. No cóż, dzieciaki, pobawmy się na macie.
Cieszę się, że dzieci lubią kostki. Oglądanie ich w trakcie zabawy jest świetne, ale czas wyjść na zewnątrz. O, tutaj jest miękki basen. Niemowlęta powinny być tam bezpieczne i uznają to za interesujące. Pobawcie się trochę, a ja poczytam książkę. Ale nagle rozległ się krzyk. O, jesteście głodni? Na szczęście najważniejsze rzeczy zawsze noszę w wózku. Chodźcie tutaj, czas na przekąskę.